Na program zaprasza gmina Koluszki. Koluszki. Zawsze w centrum. Plecak przyszykowany i wszystkie inne rzeczy na jednodniową wyprawę również. Ruszamy więc na wycieczkę, tym razem śladami wielkiego artysty, który wywarł ogromny wpływ na polską sztukę. Władysław Strzemiński. Na skwerze przy ulicy 3 Maja, tuż przy dworcu kolejowym, stoi pomnik Orła Białego. Ta prosta bryła, mimo że jest repliką, została zaprojektowana przez Władysława Strzemińskiego, wybitnego malarza, grafika, teoretyka sztuki. Władysław Strzemiński. Ta wielka postać będzie w Koluszkach specjalnie uhonorowana. Już niebawem, dokładnie w tym miejscu, stanie ławeczka i wtedy każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie z artystą. Strzemiński wraz z żoną Katarzyną Kobro mieszkał w Koluszkach w latach 1927-31. Biblioteka w Koluszkach jest od 20 lat imienia właśnie też Władysława Strzemińskiego. I choćby w ten sposób za pomocą właśnie tego pomnika w jakiś sposób chcemy upamiętnić pobyt Strzemińskiego właśnie w Koluszkach. Te związki Strzemińskiego z Koluszkami były silne, prawda? On tutaj pracował, uczył, tworzył. Był nauczycielem w żeńskiej szkole handlowej w Koluszkach. To były początki przełomowego programu nauczania Strzemińskiego właśnie w tej szkole, który później udoskonalił i wdrożył do programu nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Powiedzmy kilka słów o tym projekcie. On jest nietypowy, prawda? My będziemy mogli się do Strzemińskiego dosiąść, to prawda? Tak, projekt jakby przewiduje sąsiedztwo gości. Jest na tyle rozbudowany, że myślę, że kilka osób się tam zmieści. Czyli Koluszki to kolejny punkt na mapie wszystkich tych miłośników Strzemińskiego. Jego tak. Uczniów, no i tych, którzy po prostu uwielbiają jego rodzaj sztuki. Tak. Przyjedziemy, zobaczymy, jak będzie wyglądał już gotowy projekt. Zapraszam. Dotarliśmy na ulicę Słowackiego 1/3. To tutaj mieszkał Władysław Strzemiński wraz z małżonką Katarzyną Kobro. Wynajmowali oni pokój na poddaszu wraz z balkonem i podobno właśnie z tego balkonu Strzemiński namalował jeden z obrazów z cyklu Pejzaże Koluszek. Strzemiński uwielbiał młodych ludzi, pochłaniała go praca z młodzieżą. A to już takie miejsce naszych czasów, które absorbuje wiele osób. Zamiast siedzieć przed komputerem, wolą zdrowy i aktywny wypoczynek. Wrotki, rolki czy rower. Franek, Igor, jak wam się jeździ tutaj na tym skateparku? No, jest fajnie, jest teren do jeżdżenia, no jest sporo miejsca, nie jest jakoś za mało. Bo ty na rowerze. Tak, ja na rowerze głównie jeżdżę. Igor też na rowerze? Tak. Też na rowerze. No i co, jeszcze byście tutaj coś dobudowali, coś zrobili? Dla mnie ten skatepark ma bardzo dużo przestrzeni i jest bardzo dużo rzeczy do robienia różnych trików. To nowy obiekt u was tutaj w Koluszkach, ale bardzo potrzebny. Tak, od dłuższego czasu oczekiwany przez mieszkańców Koluszek. W zeszłym roku został oddany do użytkowania. Kosztował 390 tysięcy, z tego 85% zostaliśmy sfinansowane ze środków unijnych. No oczywiście, no, jak widzimy, cały czas oblegany. Cały czas. W tym roku pełen sezon. Nie ma dnia, żeby tutaj stał skatepark pusty. Filip, ile ty masz lat? 9. Bo myślałam, że się jeszcze zastanawiasz. No i na czym ty jeździsz tutaj, w tym skateparku? No, najbardziej co lubię jeździć na rowerze. Najczęściej to jeżdżę na deskorolce, a dzisiaj to tak wyjątkowo, no to... Na hulajnodze, na potrzeby, dobra. Powiedz mi, no i jak tutaj warunki? Odpowiadają ci, jak na 9-latka? No,
No jak na mnie, to mi odpowiadają, no. Jak dla mnie, no to dużo przestrzeni jest do jeżdżenia, nie jest za duży, nie jest za mały. Taki sam raz. Tak. Koluszki to miasto kontrastów. Wiele zawdzięczają kolei. Jest tu też specyficzne budownictwo związane właśnie z tą branżą i z pracownikami kolei. Przez Koluszki przebiega bardzo ważna magistrala kolejowa, budowana od roku 1845. W związku z rozwojem ośrodka przemysłowego w Łodzi, powstaniem tych wielkich fortun Bidermanów, Scheiblerów, Gajerów, zaistniała potrzeba połączenia miasta Łodzi z magistralą kolejową. I dlatego w 1868 roku wybudowano połączenie, tak żeby ci wielcy przemysłowcy mogli wysyłać swoje towary na rynek rosyjski, rynek austriacki. Bo ta kolej łączyła Petersburg aż z Wiedniem. Nazywa się koleją warszawsko-wiedeńska, ale dalej można było jechać aż do Petersburga. Ilu mieszkańców tutaj mieszkało wtedy? No bo te budynki musiały powstawać, skoro była taka potrzeba. Taka potrzeba. No, w okresie XIX wieku, końca XIX wieku, około 50% rodzin mieszkających na terenie Koluszek było zatrudnionych na kolei. Czyli właściwie bogactwo i rozwój miasta wiąże się z koleją. W każdej rodzinie właściwie ktoś był zatrudniony na kolei. Inni ludzie trudnili się rzemiosłem, kupiectwem i innymi usługami. Wtedy mieszkali tutaj mieszkańcy związani z koleją? Tylko tych budynków było więcej, rozumiem? Tak. Część już uległa zniszczeniu. W tej chwili budynki zostały przejęte przez wspólnoty mieszkaniowe. Już typowych kolejarzy tutaj jest może w tej chwili mniejszość. Jest jeszcze jedna sprawa, o której trzeba przypomnieć, będąc w tej okolicy. Ale żeby to zrobić, musieliśmy przenieść się do muzeum w Gałkówku Dużym. Czy eksponaty, te, które mamy tutaj u Was w muzeum, są oryginalne? Tak, prawie w 100%. To powiedzmy teraz, z jakiego ważnego wydarzenia pochodzą? Wszystko to dotyczy głównie Bitwy Łódzkiej, operacji z okresu I wojny światowej, która zaczęła się pod Kutnem, jednak w bardzo szybkim tempie przeniosła się w okolice Łodzi, bowiem to Łódź stała się tą centralną stawką, o którą walczyły wojska niemieckie. Próbowano wyprzeć Rosjan z Łodzi, co finalnie się udało, ale jednak było okupione wielkimi stratami po obydwu stronach. Co można tutaj podziwiać u Was w muzeum i skąd te eksponaty? Eksponaty pochodzą z naszego regionu, z okolic Gałkowa, Koluszek, Łodzi. To głównie rzeczy, których zarówno żołnierz armii rosyjskiej, jak i armii niemieckiej używał właśnie w okopach I wojny światowej. To elementy uzbrojenia, elementy umundurowania, niektóre wykonane z wielką precyzją, pokazujące nawet orły carskie na guzikach każdego z tych mundurów. Wiesz, że muszę to sprawdzić teraz i się mu przyjrzeć. Wy bardzo dbacie o pamięć o tym wydarzeniu, prawda? Tutaj w Gałkówku. Tak, bowiem dotyczy ono nie tylko, tylko zaborczych armii, bowiem po obydwu stronach konfliktu stają Polacy, niektórzy wcieleni w Warszawie, niektórzy wcieleni w okolicach Wrocławia, Poznania. Do dziś jeszcze spotykamy na nagrobkach polskie nazwiska. I ich pamięć upamiętniamy. To jest jedno z miejsc, prawda, takich związanych, bo jest jeszcze jedno takie bardziej plenerowe. Tak, dokładnie. O historii miasta przypomina specjalny szlak i tablice, które znajdziemy w różnych ważnych miejscach. Te
ważne wydarzenia nie tylko dla regionu, ale w ogóle dla świata miały miejsce tu, w tych okolicznych lasach. Są jakieś pozostałości tego jeszcze? Dokładnie. Głównie okopy, czyli takie rowy strzeleckie, w których żołnierze obydwu stron zalegali i ostrzeliwali się wzajemnie. Nie była to walka pozycyjna, dlatego one nie są zbyt duże, ale dosyć mocno rozciągnięte i do dziś dosyć mocno widoczne. Czyli tu, tak? Tak, tak. Tam? A dosłownie kilka metrów wyżej mamy cmentarz, na którym leży ponad 200 żołnierzy rosyjskich. O wszystkim informują nas tablice, które spotkamy, poruszając się kolejnymi szlakami. Czyli zainteresowani tym miejscem? Czy, no, rozumiem, że mieszkańcy tutaj okolic Koluszek wiedzą, że takie miejsce jest, ale jak trafić do innych? Tak, wielokrotnie oprowadzamy różne grupy. Ostatnio mieliśmy nawet grupę z Częstochowy, która wykazała się wielkim zainteresowaniem dla tego terenu. Spotykamy także różnych przyjezdnych, którzy poruszając się tymi szlakami poznają historię naszego regionu. To nie tylko historia pisana, to także historia, którą można zasmakować, bowiem szlaki w Muzeum w Przestrzeni zawierają także elementy kulinarne, na przykład gałkowską zupę z gruszek, którą serwowaliśmy na ostatniej imprezie muzealnej. A powiedz jeszcze, czy to jest tak, że to jest dość duży obszar, bo mówisz, że turyści razem z wami zwiedzają te miejsca, podziwiają, poznają w ten sposób historię. Duży jest obszar, gdzie te ślady historii możemy znaleźć tutaj? Tak, każdy znajdzie coś dla siebie. Są to zarówno trasy, które można przejechać na rowerze, jak i przejść pieszo, od kilku kilometrów do kilkudziesięciu. A co kilkaset metrów poznajemy nowy element historii. Jeszcze tylko kilka grzybów do jajecznicy na jutrzejsze śniadanie i możemy wracać do domu. Podobno w okolicach Koluszek jest grzybów coraz więcej. Polecamy Państwu takie zwiedzanie z plecakiem i poznawanie historii. To naprawdę wciąga. Do zobaczenia gdzieś na szlaku. Na program zaprasza gmina Koluszki. Koluszki. Zawsze w centrum.